Witajcie! Dzisiaj trochę nietypowo. Jak widzicie, jestem bez makijażu, ponieważ postanowiłam zrobić znany z zagranicznego booktuba make-up book tag. Jak ten tag będzie wyglądał? A mianowicie przy każdym kroku makijażu pojawi się konkretne pytanie. I na początku chciałabym zastrzec, że to jest tylko zabawa, żebyście, broń Boże, nie kopiowali mojego makijażu, bo chyba moja wiedza na ten temat jest niestety znikoma. Pod filmem podlinkuję Wam kilka kanałów, gdzie możecie naprawdę uzyskać wiele fantastycznych rad i nauczyć się tego, jak prawidłowo robić makijaż, a dzisiaj to jest po prostu zabawa. Baza. Wybierz książkę, która zostawiła długotrwałe wrażenie. Książka, która zrobiła na mnie długotrwałe wrażenie. Słuchajcie, to jest Cmentarz zwierząt Stephena Kinga, ponieważ jest to książka, od której rozpoczęła się moja miłość do horrorów. I słuchajcie, nie zapomnę, kiedy obejrzałam ekranizację. To było coś naprawdę niezwykłego, do tego miałam wtedy po raz pierwszy okazję zobaczyć autora, ponieważ nie wiem, czy wiecie, że on tam się wcielił w rolę księdza. Ale ta książka zrobiła na mnie wrażenie z tego względu, że jest to jeden z naprawdę ciekawszych horrorów, jakie ja do tej pory przeczytałam w swoim życiu. Fantastycznie zbudowana fabuła, która krok po kroku dosłownie wciąga nas w tą całą historię tego cmentarza dla zwierząt, wiecie, zbudowanego przez dzieci, w którym, jak wiecie, dzieją się naprawdę niezwykłe rzeczy. I historia rodziny Creedów, którzy przeprowadzają się do tego małego sielskiego miasteczka, jak wiecie lub jak nie, to zachęcam Was do przeczytania, zakończy się, słuchajcie, tragicznie. Czyli Cmentarz zwierząt Stephena Kinga, jako książka, która na zawsze we mnie pozostanie, gdyż zrobiła tak ogromne wrażenie, że po dzień dzisiejszy uwielbiam horrory. Podkład. Wybierz ulubioną pierwszą książkę z serii. To się gaby po podkład. Ja osobiście używam albo beauty blendera, albo pędzelka do nakładania podkładu i dzisiaj ten użyję. No i pierwsza książka z serii. Tutaj będą Wam się oczywiście pojawiały zdjęcia, ale moją pierwszą książką z serii jest książka MC Beaton, Agata Racine i Ciasto Śmierci. Jest to, słuchajcie, książka, która rozpoczyna fantastyczną serię bohaterki, którą uwielbiam. Agata Racine, słuchajcie, zamyka w pewnym momencie swojego życia lukratywną firmę i przenosi się do małego miasteczka. I słuchajcie, ponieważ była całe życie przyzwyczajona do tego, że była podziwiana, że wszędzie jej było pełno, że zawsze sobie wyznaczała, słuchajcie, cele, do których starała się dążyć, no i wyprowadziła się tak na ten zasłużony odpoczynek, ale no nie może usiedzieć, słuchajcie, w miejscu. I poprzez naprawdę niesamowity splot różnych wydarzeń zakłada agencję detektywistyczną i zajmuje się takimi, wiecie, zbrodniami popełnianymi przez gospodynie domowe. Wielokrotnie, słuchajcie, wpakuje się naprawdę w wielkie, ale to wielkie kłopoty. W całej, słuchajcie, serii nie brakuje wątku miłosnego, ponieważ nasza Agata jest bardzo kochliwa, bardzo, słuchajcie. Jeżeli kochacie książki, które przede wszystkim mają Wam dostarczyć rozrywki, wiecie, takie książki z wątkiem detektywistycznym, ale pisane z przymrużeniem oka na wesoło, to właśnie cała seria Agaty Racine to idealnie się do tego nadaje. I szczerze, ale to szczerze Wam ją polecam. W Polsce zostały wydane 24 części, nie wiem, nie sprawdzałam, słuchajcie, czy w oryginale jest ich więcej, ale ten czas, kiedy z Agatą przeżywałam, słuchajcie, wszystkie jej przygody i rozwiązywałam wszystkie zagadki kryminalne, to jest jeden z naprawdę najfajniejszych, najsympatyczniejszych okresów w moim czytelniczym życiu. Koniec. Przechodzimy do następnego pytania. Korektor, wybierz bohatera, którego chciałabyś się pozbyć. Wybierz bohatera, którego chciałabyś się pozbyć. Wiecie, jak tych wszystkich zaskórniaków, zaczerwieni i w ogóle tego wszystkiego, co dzieje się nam z twarzą. No cóż, słuchajcie, takich bohaterów jest wielu. Być może dlatego, że czytam akurat opowieści z Akademii Nocnych Chłopców, to powiem Wam szczerze, że na pewno chciałabym się pozbyć Valentina. Bo to, co on zrobił wszystkim nocnym łowcom, wiecie, postać Valentina pokazuje, jak przyrost chorych ambicji, tak, posiadania władzy i własnych uprzedzeń potrafi odmienić życie naprawdę całych grup społecznych. No nie mogę spoilerować, bo być może ktoś z Was jeszcze nie czytał wszystkich części, ale Valentine jest jednym z tych naprawdę takich ciemnych charakterów, których ja osobiście bardzo, ale to bardzo nie lubię. I wiecie co, ja sobie zdaję sprawę z tego, że
gdyby nie jego postać, to nie powstałoby pierwszych kilka części poświęconych nocnym łowcom, ale wiecie, to pytanie jest hipotetyczne, więc śmiało mogę powiedzieć, że byłby to Valentine. Puder. Ulubiona ostatnia książka z serii. Puder, czyli ostatnia ulubiona książka serii. Tu też się znalazło kilka typów, jestem ciekawa, co wy wybierzecie. Ja osobiście wybieram Dom IV Katarzyny Puzyńskiej ze względu na postać Klementyny, którą, jak wiecie, ja uwielbiam dosłownie. I akurat w Domu IV mamy możliwość, słuchajcie, poznać ją dużo lepiej. Odkryć pewne jej tajemnice związane zarówno z jej osobą, jak i jej rodziną. I jeżeli ktokolwiek czytał jakąkolwiek z części tej serii, to wie, że Klementyna jest mega charakterystycznym bohaterem i być może nawet jest odrobinkę przerysowana, ale w taki mega, ale to mega pozytywny sposób. Nie wyobrażam sobie, jak można by było Klementyny nie pokochać. Przechodzimy dalej. Brwi. Wybierz książkę, którą twoim zdaniem powinien przeczytać każdy. Książkę, którą powinien przeczytać każdy. Jest to tak indywidualna sprawa i tych pozycji według mnie jest bardzo dużo, że trudno mi było wybrać tę jedną. Ale jeżeli już muszę, to wybieram George'a Orwella, rok 1984. Jest to książka, która genialnie, ale to genialnie pokazuje mechanizmy władzy, tego w jaki sposób możemy być zniewoleni, jak możemy być zmanipulowani i moim zdaniem ona po prostu nigdy, ale to nigdy nie przestanie być aktualna. Cienie dobowiek, wybierz książkę, która ma na okładce twój ulubiony kolor. Nie jest tajemnicą, że moje ulubione kolory na okładce to jest oczywiście biel, czerń i czerwień, ale czerwień zdecydowanie dominuje. Mam w tej kolorystyce sporo książek, ale wybrałam Wołanie grobu Simona Becketta, taka wiecie, ciemna czerwień, wręcz taka purpura. Coś idealnego dla mnie. Cienie nałożone. Przechodzimy dalej. Eyeliner, wybierz mroczną i tajemniczą książkę. Mroczna i tajemnicza książka, słuchajcie, nie brakuje takich, ale do głowy przychodzi mi twierdza Francisa Wilsona, jedna z książek, którą po dzień dzisiejszy uwielbiam, powieść, którą przeczytałam już z 12 razy i pomimo tego, że film, który powstał na jej motywach, o tym samym tytule, który jest po prostu no totalną klapą, pomimo tego, że obsada składa się z naprawdę genialnych aktorów, to niestety film jest o wiele, wiele gorszy niż książka. Jest to klasyk. Jeżeli ktokolwiek zapytałby mnie, od czego rozpocząć swoją przygodę z horrorami, to twierdza jest idealna. Dlaczego? Po pierwsze, autor wybrał niesamowite miejsce do osadzenia fabuły. Mamy rok 1941, trwa II wojna światowa i grupka żołnierzy Wehrmachtu zostaje wysłana do maleńkiej rumuńskiej wioski, aby, wiecie, rozstawić patrole, przygotować taki grunt na mające w przyszłości powstać tam obozy zagłady. Wbrew ostrzeżeniom mieszkańców postanawiają, że zamieszkają w twierdzy, która nijak nie pasuje do tego miejsca. Twierdza otoczona jest takimi dziwnymi krzyżami, tysiącami dosłownie krzyży. Bardzo szybko okazuje się, że w twierdzy mieszka coś naprawdę mrocznego, okropnego, zaczynają ginąć żołnierze, słuchajcie, pojawiają się kolejne niesamowite postacie i okazuje się, że oto jesteśmy świadkami walki dobra ze złem, która sięga daleko dłużej niż istnieje rasa ludzka. Ta książka to jest dosłownie klasyk, to jest idealny przykład tego, jak powinien być zbudowany prawdziwy horror, który trzyma w napięciu, po którym, wiecie, mocniej bije nam serce i są momenty, kiedy naprawdę się boimy, a jednocześnie opowiada naprawdę ciekawą historię i oczywiście nie brakuje w nim wątku miłosnego. Maskara. Wybierz długą książkę. Maskara i najdłuższa książka. No, najdłuższa książka, jaką posiadam, to jest... Czy wy to widzicie? To jest Ognisty krzyż Diany Gabaldon. I słuchajcie, poczekajcie, odłożę maskarę i aż sprawdzę, ile ona ma stron. 1247.
posiadacie coś dłuższego w swojej biblioteczce, to to jest normalnie, to jest taki kolos. Ale słuchajcie, w dwa dni się uwinęłam. Nie, i powolutku, słuchajcie, zbliżamy się do końca. Koniec. Co tam nam jeszcze zostało? Róż, wybierz książkę, która ma jakiś zawstydzający romans. Powiem wam, że nie jestem do końca pewna, czy dobrze przetłumaczyłam to pytanie, więc zerknijcie. Ale z tego typu książek wybieram After. Pamiętam, jak u Mai w komentarzu pod jednym z filmów ktoś napisał, że kiedy dokonał zakupu tej książki, to pani, która sprzedawała tak dziwnie, słuchajcie, spojrzała. Być może wiedziała, o czym jest książka. No cóż, no nie wiem, czy to jest taki stricte erotyk, ale powiedzmy sobie szczerze, scen seksu tam nie brakuje. Czy to jest taki seks, który w obecnych czasach by kogokolwiek zawstydził, to... Nie sądzę, ale ponieważ ja czytałam bardzo mało erotyków, to nie bardzo miałam co do tego pytania wybrać i padło na After. Rozświetlacz. Wybierz książkę, która potrafi rozświetlić twój dzień. Okej, zostajemy przy tej samej paletce, akurat przy tym pytaniu. Książka, która rozświetla twój dzień. Jest to książka, którą przeczytałam niedawno. Cóż, tam po prostu ognia nie brakuje, aby nam rozświetlić dzień, ale generalnie bardzo podoba mi się fabuła. Ja uwielbiam fantastykę postapokaliptyczną. Jest to książka, która trafiła w mój gust. Jak wiecie z recenzji, odrobinkę jestem zła na zakończenie, ale generalnie jest to świetna historia i w obecnym czasie naprawdę jest to pozycja, która mega poprawiła mi humor i sprawiła, że od momentu, kiedy przeczytałam, myślę wiele o bohaterach i wiecie, uśmiecham się na wspomnienie tego czasu, jaki spędziłam sam na sam z tą książką, ponieważ nie przygotowałam sobie pędzelka, nie wiem, jak to się stało, to no użymy sobie odrobinkę rozświetlacza palcem. Pomadka. Twój ulubiony książkowy pocałunek. I słuchajcie, już kończymy powoli. Mamy ostatnie, czyli twój ulubiony pocałunek książkowy. Matko jedyna. Tego też jest oczywiście cała masa, ale mam ogromny sentyment do pamiętnika Nicholasa Sparksa. Wiecie, ten moment, kiedy oni po raz pierwszy po 14 latach się pocałowali i kiedy dosłownie cały wszechświat wirował wokół nich. To jest po prostu tak niezwykły moment i cudowny. Generalnie, słuchajcie, pamiętnik jest jedną z książek, przy której najczęściej płaczę. Nie mówiąc już oczywiście o filmie, który powstał na motywach tej książki. Matko, taki wyciskacz łez, że po prostu szok, ale to jest książka, która pokazuje nam, jak wielka jest potęga miłości i że miłość jest oczywiście ponadczasowa i daje taką wiarę wszystkim tym kobietom, które marzą o wielkiej, cudownej miłości, która przetrwa wszystko i która zdarza się nam w życiu pomimo wszystko. To co, nałożę to po matkę, bo tak mówię i wiecie, i ten tak się nigdy nie skończy, a to jest jedna z moich właśnie ulubionych pomadek w płynie. Koniec, słuchajcie, koniec, dotrwałam do końca tego tagu. A ja wiem, że ten tag będzie chaotyczny i pewnie będę wyglądała jak zombie, ale to tak zgodnie z trendami mojego kanału. Nie będę nominowała nikogo poza moją córką, czyli Majuka, ze względu na to, że być może nie każdy ma ochotę zrobić make-up book, tak? Wiele osób się na przykład nie maluje. Ja osobiście to uwielbiam. Jak widzicie zresztą od początku filmu do tego momentu, moja twarz się zupełnie zmienia w makijażu. Słuchajcie, ja generalnie nie wstydzę się tego, jak wyglądam bez makijażu. Inaczej nie nagrałabym tego tagu i go oczywiście nie opublikowała. Ale makijaż poprawia mi nastrój, podnosi moją, wiecie, taką tą kobiecą samoocenę. Uważam, że to jest fantastyczne, że my, słuchajcie, kobiety żyjące w XXI wieku mamy tak ogromne możliwości, jeżeli chodzi o dobór kosmetyków i aby zrobić ten tak, trzeba mieć ogromny dystans do samej siebie. Ja go oczywiście posiadam. Bardziej przepraszam, jeżeli mówiłam chaotycznie o książkach lub za mało, ale wiecie, to był naprawdę stresujący mimo wszystko dla mnie moment. Wiem, jak ta forma zostanie przez Was odebrana, czy Wam się w ogóle spodoba taki pomysł. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie dać łapki w górę, czy czekacie. Teraz jest bardzo ważne też, aby poprosić o subskrypcję i powiedzieć o tym dzwoneczku, które tam trzeba przycisnąć, abyście dostawali powiadomienia o filmach. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam cudownego popołudnia.